W wieku 16 lat już miałam to postanowione, że jak tylko skończę 18 lat, to składam wnioski do sądu w kierunku adopcji. Któregoś dnia byłam już w szkole średniej i po prostu po szkole poszłam do placówki, tak jak zawsze. Przez przypadek usłyszałam rozmowę wychowawców i dyrekcji, w której no gdzieś tam zapadały losy nowego rodzeństwa. To były dzieci najtrudniejsze, pluły w twarz, gryzły, uciekały. Te dzieci wydawały mi się naprawdę bardzo dużym wyzwaniem i uznałam, że one po prostu potrzebują tej szansy. I jeśli nie dam rady ja im tej szansy dać, no to ja nie wiem, co z tymi dziećmi będzie. W wieku 18 lat złożyłam wniosek o to rodzeństwo i tak to się zaczęło. A co to za zabawa fajna? Fajna. Nie można nadepnąć. A, nie można nadepnąć. Babcia też jest opisana. Dobry, też mam. Babcia jest opisana. Dzień dobry, pani Dorota Wellman. Babcia pilnuje dzieci? Babcia ma oko na dzieci. Mieszkam sama z dziećmi, natomiast obok naszego domu mieszka moja mama, która jest dla nas ogromnym wsparciem i pomocą. W pierwszych staraniach o dzieci towarzyszył mi mój przyjaciel, który w późniejszym czasie stał się moim mężem. W sądzie cały czas słyszałam, że no jakby jest to bardzo duży problem, że jestem sama, że mam 18 lat. Po której sprawie w sądzie wyszłam na korytarz, czekał na mnie właśnie mój przyjaciel i się popatrzyłam na niego i mówię do niego: słuchaj, a ty dalej podtrzymujesz, że ty chcesz być moim mężem? Mówi: no tak. Mówię: no to dobra, to musisz lecieć do urzędu stanu cywilnego, sprawdzić wolny termin, bo ja tu muszę lecieć do domu dziecka teraz. I mieliśmy to ustalone. Trampolina, zjeżdżalnia, wielka piaskownica, wszystkie domki. Co jeszcze tu jest takiego dla dzieci? Tyrolka. A na tyrolkę się wspinacie? No to pokaż. Ja chcę zobaczyć, To pierwszy. Pokażesz nam, Marcelku? Super! Jak dzieci, pierwsze dzieci były z nami już 2 lata i mieliśmy takie sygnały, że one się stabilizują i że naprawdę fajnie wychodzą, w cudzysłowie, na prostą, to my wtedy zaczęliśmy myśleć o tym, żeby powiększyć rodzinę, ale o dziecko biologiczne. I ledwo zaczęliśmy o tym rozmawiać i zadzwonił telefon, tak? I pani kurator zapytała nas, czy mamy w sobie taką gotowość i czy moglibyśmy pomóc, bo jest tutaj dziewczynka u niej, pilnie potrzebuje umieszczenia w rodzinie. I tydzień po Kasi, w nowy rok, dołączył do nas 6-letni Krystian. To była trudna decyzja. My wtedy zrobiliśmy zebranie domowe i zapytałam dzieci, jaka jest ich gotowość. No, moje dzieci bardzo mnie pozytywnie zaskoczyły, bo one w ogóle nie miały z tym żadnego problemu. To była taka niesamowita łatwość w ogóle w nich, że no okej. Okay. Pamiętam, że wtedy właśnie moja córka Halina przyszła się wieczorem przytulić. I ja mówię: mamo, no ale jak my tak dostaliśmy i my mamy nowe życie, no to przecież to trzeba dać też innym taką szansę, żeby inni mieli to nowe życie, nie?